Czołem ludziska, z tej strony Staszek podziwiający figurki na szafeczce igraszkowski. A także Korle. No, a, widzisz, żeś zaskoczony, tak, tak... zaskoczony. Rozumiem, no. masz krótsze, rozumiem, no, zero to kompleksów. Wiesz, prawie emoji w tytule, prawie. No. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku z... co my gramy? Abiotic Factor. Ciekawa jest rzecz taka, że u mnie był odcinek z kupą, u ciebie się okazał odcinek z żygami. Pytanie brzmi, czy da się jeszcze obszczać tutaj i mamy wszystkie możliwe opcje zrobione, załatwione. Wszystko zależy od zupy, no to tak. O właśnie, może jest jakaś zupa na szczanie. W każdym razie. Szczawiowa. Szczajwiowa. Słuchajcie, nowe rzeczy musimy zrobić dzisiaj, od tego zaczniemy. Dzisiaj też pójdziemy sobie oczywiście na terrorystów, jakkolwiek to brzmi, ale tak zrobimy. Teraz pytanie, gdzie była ta... O, jest. Aha. No. To no. Najpierw pójdziemy, potem będziemy robić. Toaleta wymaga czterech... Prętów? Prętów, rurek. A pytanie, czy ta jakaś broń, którą mieliśmy testować, bo ty testowałeś co? W końcu tego... Pipe guna, tak? Dobra. A ty chciałeś, no... na Shoguna też chyba pręty są. No właśnie, teraz muszę zobaczyć. Scrapshot wymaga, no tak, power cell, ale to mamy. A, no i tak, jakbym chciał zrobić net launcher, to też nie mam. Czyli ogólnie musimy pozbierać trochę śmieci, żeby móc... Akurat nocka idzie, no. Ja w międzyczasie tam zrobiłem jeszcze tutaj drugą baterię, żeby móc cały czas Reaper Station mieć włączone, więc mam tu podwójną baterię. Ja jeszcze muszę... No właśnie, chciałem dwójkę strzelić po raz pierwszy w naszą nową... w naszego Toy-Toya, ale... No niestety, nie wyjdzie. Będzie musiał poczekać. Musi poczekać, więc na razie tutaj podleję moje... Cały czas się zastanawiam, czy do tych żołnierzy, czy tam terrorystów lepiej by było lecieć w nocy, czy za dnia, czy nie ma różnicy, bo oni tak samo nas widzą. Będziemy i tak szli jakimiś tam bokami, nie? Więc, więc myślę, tak. że to nie ma... Gdybyśmy mieli iść, nie wiem, frontem gdzieś obok nich przejść, to myślę, że raczej trzeba by było pójść tak w nocy, żeby jak najmniej widzieli. Ambitny plan na to, tak? To... No mam, ale co z tego wyjdzie, zobaczymy. Okazuje się, że mamy naprawdę bardzo mało bioskrapu. Z czego nie będziemy mogli potem robić, słuchaj sobie, tych... Patrz, gdzie jestem. Patrz, gdzie jestem. Aj. O! A nie. A chcesz tam wejść? Nic nie. Nie. To wygląda, jakby tam nie było tekstur nawet. No właśnie, nie ma wejścia. Nie. Za wąskie, bym powiedział. O, jest gdzieś nasz? Co? Kolega, blondas, twój ulubiony. A, może być, on lubi jest, tu w nocy chodzić. Jest, tutaj, o, jak chodzi? Świetle ładnie stanął, no. Lubi chodzić. Chodź blondas, fit. Więc, o, dobra. Aha, tutaj za mało nawet wody jest, żeby to... Skończyła się już, brudna woda. Mogę strzelić w blondasa z ciekawości? Strzelę mu w tyłek. Czekaj, chcę to zobaczyć, no musimy zobaczyć, gdzie on jest. No, to jak wyjdziesz z kuchni od nas, jak od nas z bazy wyjdziesz. Dobra, idę, zobaczyć jak strzelasz mu w dupkę. Gdzie on jest? Co tu się dzieje? Co to za orgie? Mogę strzelać? No. Uwaga. Ojojoj. Aleś mu trafił. No, krew poszła, więc nie wiem, czy on jest do... Może się okaże, że on ma mega dużo rzeczy, jak się go zabije. Ale nawet nie jęknął, zobacz, jaki odporny. No, chyba już go... Chyba lubi. Roboty... No, chyba lubi. Roboty go już chyba tutaj i te wszystkie inne potwory. Odkurzacz? Odkurzaczem go się nie wciągnie. Go chyba już. No to zakładam, że raczej... Czy spróbować go zabić, czy lepiej nie? Czemu chcesz go zabić? Co ci zrobił? No, może wypadnie z niego kolejny mózg do zjedzenia. Kolejny wiesz. Ale wiesz, on jest całkiem fajnym gościem. Jak masz... Możesz dać mu jakieś zepsute jedzenie i on ci da nagrodę za to. Niedawno mówiłeś, że nie lubisz go. No nie lubię go, ale to nie znaczy... Byś... O, to takie zrobię taki... Zrobię z tego taki ładny przekaz. No. To, że kogoś nie lubię, nie znaczy, że muszę mu robić krzywdę. A, myślałem, że powiesz, że to nie znaczy, że muszę go zabijać. No właśnie chciałem uniknąć tego sformułowania, bo to byłoby jeszcze bardziej creepy. Więc nie. Niech sobie żyje chłopak, no przeszkadza mi? Nie przeszkadza mi w życiu. Jak zacznie mi przeszkadzać, wtedy będę się interesował, co z nim mogę zrobić. Dobrze. To ja znowu pójdę po wodę i zaraz zastanowimy się, czy już ruszamy, ale myślę, że już ruszamy. Mnie powoli. Jedyne co zastanawia, dlaczego część jest... A, bo te mają tu coś podłącznie. Dlaczego część jest na czerwono, a część jest na niebiesko? Ale co jest na czerwono? No te gniazdka, to co mówisz, że z tyłu. One wszystkie z tyłu są pomarańczowe, nie wiem, może ty masz jakieś błędy. Nie, u mnie są dwa niebieskie, a dwa pomarańczowe, a trzy pomarańczowe. Co tu robi robot? Czekaj, jaki łazi, robot tu łazi, a jest dzień, co jest grane? O!
No? To nie ja, żeby nie było, to nie ja. To chodź, robota zniszczymy przy okazji, to będziemy mieli szczęście. No, no to już wyjdź z bazy, idź na mnie, to zobaczysz, chodź. A tu jesteś, okej. Okay. Jakim... Może szczur go obudził? A? Może faktycznie. Idzie. To wiesz, to strzelanie, siateczka no. Oj, siateczka chyba nie działa na niego, no. Chyba nic mu nie zrobiła. A to ten mój, uwaga, pistolet? Kurczę, ten pistolet fajny, ajaj. Ale trochę trwa nim wystrzeli. Ja go podpalam, ale on też bije mocno. No, jak on tutaj prądem mnie bije. Dobrze. Dobra, dostał. Co, a jeszcze się nie przewrócił, ale strasznie mało tych sypy daje mi pistolet. No, ja powiem ci, już pół w HP nie mam, to w ogóle nie da się walczyć z nim na bliski kontakt. Ja chyba z kuszy będę niestety walił, bo mi szkoda tej. Cyk. Jeszcze tam szczur łazi. Kurczę, nie no, ja nie jestem dobry. Bez ataku, no właśnie. O! Dobra, od zaraz zginę. To może nie będę kombinował. A myślę, że on zaraz zginie, mówisz. Oj, wiesz co, na pułapkę go, jesteśmy debilami. Bierz go na pułapkę przecież. Idzie. I musisz aj włączyć. Aktywować tę pułapkę, no, dobra. No, aktywuj ją, ja go tutaj zbiorę. No. Agro. Teoretycznie jest włączona, ale u mnie nie wiem, czy nie ma animacji, jest włączona. Czy nie działa. Jest włączona, czyli coś jest nie halo z animacją, tak? Dobra. No, u mnie nie ma animacji. Chodź, ziomek, weź go tam strzel jeszcze, żeby się nie... No oj, jeszcze tam wlazł ten prąd. Pytanie, no, czy to zadaje mu jakieś obrażenia? No właśnie, czy tylko to go spowalnia? Tylko zatrzymuje na moment, czy jak? Dobrze, no i teraz wejdziesz tu, ja biorę młotek. Będę naprawiał. U mnie... A u mnie... Masz, co, nie masz że rani go? Bo, tak, bo nie ma animacji tego. Kurczę. Dobra. Zobacz, to go rozwalił. Bułapka. Kusza ostatnio strzeliła w niego. Ty, a czemu ten czopinator się cały czas psuje? Ej, co jest grane? No może on leży cały czas w nim? Tak, psuje się non-stop czopinator, ojej. Może tnie tego tam, weź wyłącz, no. No, psuł się, cały czas się psuł włączony. Może on zawsze się psuje, tylko nie zwróciłem uwagi nigdy. No. Nie, jakoś dziwnie. Dobra, mamy jakieś surowce z niego. Security CPU. Może się przyda. Okaże, już niepotrzebne te CPU. Kary helmet zbiorę. Dobra, no to porządki... Jezu, ile z niego wyleciało picia. Porządki i idziemy eksplorować terrorystów. Słuchajcie, jesteśmy w manufacturing, gotowi, żeby dalej zwiedzać okolice. Zobaczymy, czy coś się tu zregenerowało, na przykład woda jakoś się pojawiła. Jakby ale mniej nie. ich tu było teraz na tej, albo może jeszcze mi się nie załadowali wszyscy. Czekaj, aż sprawdzę. Nie, no jest, faktycznie jest jeden. No, tam była taka czwóreczka wtedy, no. Może stwierdzili, dobra, pierdzieli ci. To jest zejście. Ja schodzę niebieską drabinką. Czyli mówisz, że chcesz jakoś tak dookoła obejść te problemy. Tak. Nie idziemy na i tutaj grubo. Wiem, że jest jeden przeciwnik, więc tu się przydasz mi z siateczką, a ja będę go łupał. A z siateczką? Młotkiem. No. Moim, banhammerem, żeby ćwiczyć. W ogóle zobaczmy, jak u mnie skille, bo też jestem ciekawy, jak mi się to rozwija. Bo u mnie dziabadło. I zaraz będę miał 6 sharp melee, ale u mnie blunt, no to... Can do heavy wind-up attacks with blunt melee weapons. These attacks cannot be performed with a shield. O, jakieś lepsze ataki na blunt melee 3 są. Wiesz, jak jest problem z siateczką, że ona z takim opóźnieniem działa. To nie jest tak, jak że to sobie strzelam jak z pistoletu. No dobrze, dobrze, ale on jest on tutaj nie widzi nas jeszcze. O, zobacz tutaj gościa. A, no to chyba, że tak. To mów kiedy. Ten już kruca. Tu jest. Nie? A, jak w niego strzelisz, to strzel, to co, a ja będę już, na niego, tak, a ja będę na niego biegł. I potem atakujemy. Uwaga, go. Gotowy? Strzelam. Jest siateczka na nim, no. Oj. Szybko, ja szybko muszę. Czekaj! Masz. Co jest tam? Może jest to dobry? Jest dobry człowiek? Nie jest nie, dobry. Nie wygląda jak dobry. Kurczę. Oj. Jak zaczął ten? Dobra, leży. Dobra, leży. Szybko co ma poszło przy sobie? Nie wiem, zaraz sprawdzę. A finish off, to co? Finish off, nie dobra. Na E masz finish off, no. Okej. Okay. O, coś wypuścił z siebie, czekaj. Military Electronics, ale nie ma nic nowego. No. I ammo ty bierzesz. Mogę wziąć, tak. Ja go pokroję. To jakieś strzały tu się zaczęły? Myślisz, że... A nie, bo wiesz, czasami tam strzelali. Pamiętasz, że czasami strzelali? Mapa. To nie było, że ten gość miał tam jakąś dywersję robić? Gdzie jest mapa? Może. Nie wiem, tam strzelają w potwory, ale to nie jest mapa, którą da się zebrać. Ale zobacz, ciekawostka tu jest. Zobacz, tu my garaż. Shipping Logistics, nie, to jest mapa tego terenu, tylko że nie możemy jej pobrać. Ale ona się już chyba pobrała, bo coś tu wyświetliło, jakąś informację. Czekaj, aż zobaczę. Masz fasolkę, jakbyś chciał. Poczekaj. I w lodówce też jest fasoleczka. Nie, Manufacturing West, this sector might have marks, locate a map pamphlet box. Pamiętasz, to taki musi być taki elektroniczny dings, żeby móc to wziąć. A tu przeciwnicy łażą, to może do nich strzelają. Zbierać fasolkę czy nie, bo to jest jej pełno. Zbieraj, to ja nie będę do tego. O, tu też jest fasolka, to zbieraj.
To mówisz, że sprawdzasz kuchnię, dobra. A tu jest jakiś, zobacz, leżący naukowiec. Dobra, idę jeszcze rozebrać tego gościa. Dobra. Zobaczę, co z niego wyjdzie. A, bo to też faktycznie, bo tu... Gdzie o! A tego? Mózg? Human jest skull? Mózg? Jest czaszka, no, jest czaszka. Nie powiedzieliśmy jednej ważnej rzeczy u ciebie. No. Totalnie zapomnieliśmy o tym powiedzieć. Ja powiem to u mnie w takim wypadku. Jest przerwa przewidziana od Abiotic. No. I to kurczę aż czterodniowa, bo Korle na wesele jedzie. Podobnież. No. Więc no ale niestety. Później wracam. No całe szczęście, że nie tyle ile do Albanii. Chociaż to ci sami ludzie, tak? Podobno. Mhm. Więc Korle robi przerwę, więc my też robimy przerwę, więc ogólnie jest przerwa od Abiotica, chyba żebyście chcieli odcinek zbudowania bazy, chociaż nie ma to nic do budowania teraz za bardzo. Więc chyba nie do końca jest sens. Tego też podziabiamy. Już i tak mu nic nie będzie. Chociaż... Nie da się go podziałać? Da się. O, mam już dwie czaszki. Jezu. Ja nie wiem, czy te strzały było słychać ostatnio, czy to nie wywołaliśmy właśnie jakiejś... Możliwe, walki, że ale... wywołaliśmy. To wiesz, wszystko może jest możliwe. Mieliśmy się jednak przekraść, nie zabijając nikogo. O, ile tu olejów. A, to jest do zniszczenia. To czekaj, to może odkurzaczem? Aha. Coś tu ma. Może tu znowu Military Electronics. Sobie... Tak, Military Electronics. To jest nowy surowiec. Zobaczę przez okienko, czy... Coś tam rzeczywiście jest dużo strzałów, nie? No, już jakoś tak się zrobiło. Ale nie, ci ludzie dalej stoją, ale wrócili jak gdyby. Strzelają. Tutaj samochód, ding ding, dobra, zostawiam w spokoju. No cały czas jakieś strzały słychać, faktycznie. Coś się tam dzieje, no. To co, idziemy dalej? Tę bramkę uda się otworzyć? Nie, no właśnie się nie da, musimy znaleźć inną drogę. Obok są jeszcze drzwi, a obok są jakieś drzwi. Supply room. O, jest, dobra, gotowe, to idziemy. Uważaj, bo tu chodził ten taki, wiesz... Piesek chyba chodził, tak? No. Jest. To co, strzelisz go siatką na początek, czy? Gdzie on jest? Myślę, że tędy będzie szedł, górą. I idzie górą! Odkurzacz wezmę. Na górze jest. Gdzie jest? Na górze jest. Ja mam odkurzacz zawalony. Czemu odkurzacz? Dobra, no bo miałem akurat, no to użyłem. Ale odkurzacz pusty, na niego nic nie zrobi. Nie, miałem załadowany odkurzacz. A, jeszcze żyje? Tak, na dole biega. Aj, kurczę. Trafiłeś? Nie, jeszcze, uwaga. Gdzie siatka? Ale ty strzelasz tą siatką. Poszła, dobra, poszła. Jest. Dobra, pięknie. Ładne. Kurczę, szybka ta broń jest. Więc mówię, ta siateczka ona nie jest idealna, bo ona takim też lobem leci. Ale chyba szybciej się ładuje mimo wszystko, tak? Tak, no szybciej, no dalej przede wszystkim leci niż jak rękoma tam walisz. No to... Ale małe gówno w powietrzu trafiłem. Słuchaj, tu na górę jak wejdziesz, jakbyś chciał przyjść tu, to tu na górze. Teraz do wzięcia. Chodź, jest trochę amunicji, ja wiem, że ty amunicję zbierasz. Czekaj, mam fajną rzecz chyba. Ojej, jakie to jest ciężkie. Zaraz zobaczę, co tam masz. No, zaraz zobaczysz. O, tu są pręty, no, te pręty to mega. Mega pręty. Deski zbieramy. To tu na górze mówię, jest... Jest trochę amunicji, jakbyś chciał. Ci ją zostawiam. Słyszałem ludzi, a gdzie ty masz tę górę? Tutaj, tu no jestem, górę. Tu. Okay, no. Czerwona drabinka. Patrz na mnie, spójrz na mnie. No. Uuu, maska spawacza! A jest lepsza? Jakie staty? 6 armor, więc całkiem niezły. I wziąłeś sobie! No, widzicie? No ty ostatnio jakąś maskę dorwałeś, no to wiesz. Tu kolega mu daje, ale kurczę. Mogę dać jak chcesz, no. Daję mu wszystko. Daję mu broń. Nie no, trzymaj sobie. Ile maski mówisz armora? Nie dałem, maskę wziąłeś sobie sam. Mam armor 4, 6. Ty masz armor 6, tak? 6, tak. Wiesz co, ale ja mam set, to rzeczywiście wolę trzymać jeszcze ten set. No. W takim wypadku, to możesz trzymać. Bo ty chyba nie idziesz w set tutaj. Na razie. Nie. A wcześniej miałem armor 2 na tamtej. No to karate. Lepiej. To lepiej wziąć, no. Gdzie jesteś? Elektronikę niszczę. Aha, sepo niszczę, nie mam miejsca na... Oto co, wózeczek! Już? Tylko ten wózeczek... Stąd będzie kawał drogi, no. Właśnie, gdzie ten wózeczek? Ja bym fabularnie zobaczył, czy nie da się odblokować jakoś przejścia do bazy później, coś. Ewentualnie możemy się podzielić przedmiotami. O, już jestem zmęczony, to chyba odnoszenie. O, tu są nowe miejsca. Kurczę, ile tutaj jest. Dobra, tu jest tyle nowych miejsc, że można na razie zwiedzać. Masz talentę do hakowania. To jest dziwne, że... O! Szczur! Co jest? A to szczur jest. Szczur. O, tu można sobie ładować rzeczy. A można spać? Oj. Coś otworzyłem coś. Uważaj, tam jest ten. Jest gość. Zamykam. Dobra, faktycznie jest gość. Zauważ. No nie, on tu przyszedł, mam siateczką, walę w niego. No, wali, strzela do mnie, no gdzie ty jesteś? Daleko! Ano. Gdzie no jest? No jest daleko, no gość. Dobra, strzela już do mnie, no. No pij jego przecież, zobacz, podpalił się, no co jest? No daleko. Ja siateczką w niego ładuję, a tego tutaj nie ma, no. To nie ma. Ja biję z bliskiego kontaktu. Ja to może też pistolet wyciągnę na niego.
Dobrze. Padł. Fajnie się strzela z pistoletu, no. Skuteczny. Bierz sobie dawaj z niego. Ammo. Ammo, dobrze, ja będzie ammo z dziabię go. A ty jeszcze chciałeś tam, on miał te, nie? Tą takie... Co? Military, elektrykę jakąś wyrzuci. A dało ci to jakieś nowe rzeczy do craftowania, czy nie? Nie, nic, właśnie nic. Te skrapy, plastiki, jak możesz, to zbieraj. Jeżeli masz miejsce. Nie, nie mam właśnie jak. No. Dobra, wiem, nie, że keyboard jest niepotrzebny. Plastiki mam, tych skrapów nie mogę. No i chyba... Ja tych skrapów helmet biorę. Karate, kurczę. Co? Helmet karate? No, to karateki ten hełm, bo on jest dużo lżejszy, więc nie wiem, czy jest w tym biegę, czy w tamtym. A biegaj z czym chcesz. Patrz, co tu jest, a ty nawet nic nie mówisz. Co jest? Gdzieś tabliczkę? Jaką? Ja cały czas tu łażę po okolicy. Exit. No exit. Tu. Tram Station! Hakuję ten. Hakuję wejście do kibla. A ile tu samochodów, tak? Lubisz? Chodzimy do kibla. Co w kiblu ciekawego, że było zhakowane? Do zhakowania? Dobra. Może apteczka. Woda, woda, nie. Woda. Śmieci. Śmieci w apteczce? Śmieci. Uwaga, otwieram, cyk. Cyk. A ja skorzystam. A mi się chce korzystać, czy nie? No ja skorzystam. Ja nie jakoś tak bardzo nie potrzebowałem, ale... Słuchaj. Dla zasady. Zawsze coś z siebie wypróżnisz. Dobra, poszło. Okej, okay, gdzieś była stacja ładowania. Ja bym sobie naładował, że... O, dobra. Naładowałbym sobie to. Zobaczymy. O, jest, na szczęście. Słuchaj. Mam łóżko. No. A to ty tu leżysz? No. Military code. Ale zobacz, co mam w ręku. Czekaj, nową broń. Wyśpię się tylko to. O, ale nie dystansowa. Kurczę, znowu dwuręczna. Pipe wrench. Nie, ale pytanie, czy to nie jest do naprawienia czegoś? Znaczy, wiesz co, to, dobra, ten klucz, to jest klucz, jak on nastawny się nazywa? Czy jak on się tam nazywa, ten klucz? Francuski? Może francuski? Nie wiem, bo nie widziałem, nie widzę twojej tej... Nie widzisz, co mam w ręku? To może być taki nastawny, no. Więc to jest to, co było z tutoriala, co nazywaliśmy łomem, nie? Mhm. Wiesz co, ja bym zabrał... Do Half-Life'a. Ja bym zabrał, znaczy... Łóżko? Tolerable jest. Tolerable, nie, to mamy lepsze łóżko niż to. Otworzyłem wyjście. Gdzieś? Aj, ten wózek widłowy wygląda, jak można było nim jeździć. Bierzemy do bazy? Może, na razie oglądam okolice. Lift access. Staplera trzeba brać. Włączam kolesia. IS-173, the aptly named test, is intriguing in part for the similarities it bears to so much early life on Earth. Based on certain genetic parallels, and indeed its genetic structure, Dr. Pendleton has identified some striking similarities to early life on Earth. But until we gather more information, her theory remains a theory at best. Jak przyjdziesz do mnie, to rzuciłem trochę z fasolki, wiem, że fasolkę zbierasz. To ty? A, tak, to ty. Po tej masce okay. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem. A to? Orzeszki? Military Emerito jest. Bierzemy czy nie? A to tego nie podniosę. Mamy jedno takie w bazie, ale tak to nie dźwignę. Hungerfield 20. Może od razu zjem? Nie, bo to się nie psuje. To dobrze, na ostatni. Dobra, tutaj... Tu mamy jakąś windę na przyszłość. O, tutaj coś porozwalane, niepozbierane. Co ty tutaj? Placzek, no? Co ty tutaj porobisz? To ty rozrzucałeś tyle śmieci tu? No bo odkurzacz, co wciągnął, to wciągnął, no. Co nie wciągnął, to nie wciągnął. No to ja zbieram. On nie idzie o, noc? Czekaj, czekaj! Co noc? Coś powiedziała, że today power i zagłuszyłeś. No to co zwykle chyba mówi, nie? Mówisz? A ona coś co to this sector, today power, coś i nie wiem. Okej. Okay. Co tu jest? Recall vehicle. Aha, ej, no to chyba można jeździć. Można tym jeździć! O! To co bierzesz do bazy? The function of the modification of some kind. Czekaj. Okej, okay, czyli nie mogę nim jeździć, bo nie ma jakiejś modyfikacji nie ma zainstalowanej. Napisane może, jest, wiesz że co? Nie mogę. Już widzę jakiej. Jakiej? Patrz co to jest potrzebne. No patrz co a tu. Potrzebne. Power cell. Czy to jest ten power cell? Czekaj, tu maluch chodzi. Znaczy to nie jest... power cell. No. No to jest ten power cell, leży. Nie? No właśnie, tak ten coś mi się... w bazie leży, no. Dobra, czekaj, bo ja nie wziąłem swojego odkurzacza. Tu jeszcze są do zniszczenia skrzynki. Zaraz odblokujemy sobie, myślę, może ten. Tramwaj. A, tu jest. Aha, tylko teraz nie mam no, tego miejsca. No, jakby mieć tutaj tramwaj odblokowany, to by było idealnie. To. Dobra, to MR wywalam. Tramwaj. Zjedz może. Kurczę, no. Rzeczy się tu zbierają. Kurczę, masz jakieś... strasznie ciężki ten hełm. Ile waży? A tam, a waga w ogóle ci przeszkadza do czegoś? Potrzebna ci ta waga? No, wolniej chodzę.
Że już ma, że w średnim stopniu ogranicza moją prędkość. Movement. A, no dobra, to faktycznie. Anvil mamy, chociaż Anvil jest unikalnym surowcem, nie wiem czego nie zebrać. A tu drugi klucz nastawny, gdybyś chciał, to masz jeszcze swój. No, widziałem, widziałem. Ale on służy do jakiegoś tam, nie wiem, napraw czy czegoś? Nie, no, nie wiem. No na razie wiem, że działa jak blunt damage. A ile damage ma damage? Nie pamiętam. Chodź, idziemy do tramwaju, bo myślę, że dobra, trzeba gdzieś wózek rozstawić, bo nie mamy miejsca. Aha, nocka. Dobra, to biorę latarkę. Tramwaj działa bez prądu. Ty, no tu jest tramwaj! No. Hakowanie, nie wiem, gdzie tu wejdziemy. Tylko żeby na razie... wojskowych nie wbić. To... No, a tu jest jakiś... Aha, light switch. Wejdziemy zobaczyć, czy da się to odblokować. No jest, jak nic, zobacz, jest tramwaj. No. I jest mapa! Dobra, mamy mapę. Mamy mapę tego miejsca, super. Ekstra. Tutaj. Jest mapa, dobra. Surface tunnel, słuchaj, tu jest tunel na powierzchnię. Mapping center, storage, foundry. No, byliśmy częściowo na powierzchni jedną nóżką tam wcześniej. No, bardzo małą nóżką, dobra, włączam. Ale... Dobra, no. O! Ej, ale ona tu była! No właśnie. Przywołaj z powrotem. The tram is inbound, dobra, poczekaj, inbound. Trzeba poczekać, bo jest... O, jest. To ciekawe, gdzie dojedziemy. Czyli co, jak tu wejdziemy... Taki... Tram storage! Widzisz to? Tram storage! To można zrzuty bardzo dobrze. Robimy zrzuty. No, to też taki Half-Life'owy, nie? To no, to taki chyba prawaj, nawet bardzo stylizowany na tę grę właśnie, na Half-Life'a. Coś tam połączymy, ty, mam ty nadzieję. A tak wszystko zrzucasz? No wszystko, wszystko. A weź sobie te... Aha, nie, to nie. No jak coś masz jeszcze, to zostawiam ci tam, co tam chcesz podrzucać. Plastik, skrapy, no dużo więcej nie zmieszczam, mam jeszcze trochę rzeczy. Dobra, to co? A tu masz strzałeczki chyba. Co? To ty decydujesz, w którą stronę jedziemy nim. Na razie nie jedziemy nigdzie, jeszcze musimy zwiedzić ten jak teren. Jak nie jedziemy? No to wrócimy do naszego pierwszego miejsca prawdopodobnie, nie? Do tyłu nie pojedziemy i tak, bo koniec trasy. Pozwiedzajmy tu masz te otworze, no. Hakuję coś. Tylko wiesz, żeby nas wojskowie tu nie dopadli. Nie wiem, co tam jest, ale właśnie sobie otwieramy wejście. Wiesz, że kucamy. O kurcze. Tam ktoś jest, zobacz! Gdzie tam? Forge! To jest blacksmith jest. Prawdopodobnie, a, nie? A, to my jego szukaliśmy. To co, rzeczywiście ominęliśmy wojskowych? No, to on, pogadamy z nim, co? No. O, dobra, tam idzie robot, uważaj, jak coś. Robot łazi, gadam. Look, we don't got a lot of time. Radio's out. Frake's gone AWOL. And the place is crawling with gunned up psycho cowboys. They ain't shut me down yet. But folk like you need to be getting to the surface tunnel. Roadway's locked up tight, so you need to find a way through the security doors up there. Maybe you can hack through somehow. They don't exactly leave the codes lying around, if you know what I mean. If you need something, though, I can help. Equipment, gear, whatever. I can make it, if you got what I need. Keypad Hacker Tier 2 dostaliśmy. Widzisz? Widziałeś tutaj garnuszek tak, obok tak, niego? Tak, ale zobacz, on ma. Zobacz, że mamy tutaj możliwość wymiany przedmiotów, spójrz. Widzisz? Całą listę różnych rzeczy. Co on wymieni za co. O, ale anomalię wymienia za pręty na przykład, nie? Widzę, jakieś ciasteczko za jakieś inne ciasteczko. No, no. CPU za Anvil, super. Będzie trzeba sobie gdzieś to wszystko spisać, co gdzie jak. Co on ma. Trader Auto. To my, że okay. To za to. To bierzemy ten Peculiar Boiling Soup. Analyze. No weź, weź. Uncooked Soldier. Myślałem, że Soldier. Możesz coś kliknąć. Coś nowego. Mamy. Sprawdzamy co to? Sprawdzamy co to, nie? No. Co daje? Co? Zobacz składniki. No to jak do tego, jak do... Co? Ale to trochę ciekawe, jakby... co daje. To jak do lutowania, no nie? Cyna, takie nie? Te, tak no. Trochę mi się scyną. Co w ogóle solder po angielsku? Ty lubisz googlać, no właśnie, sprawdź, właśnie czy to jest mi się solder. Z takim lutem kojarzy, bo to zawsze było, ale zaraz zobaczę. Zobacz, ty lubisz googlać, to sprawdź szybko, a ja idę eksplorować okolicę najbliższą. O, pręty są lutować, to jednak. Jest solder, lut, no, cyna ewentualnie, cyna, to cyna. Może cyna, no, to tak by można było. Oczywiście, że musiała menda wyskoczyć na mordę. Dobra. Może będziemy jakieś bardziej zaawansowane struktury. Kurczę, ale no widzisz ten garnek tutaj, to jakieś jest super OP rzecz. Ten garnki tutaj to... Gdzie żeś poszedł?
A, schowałem się. Tu jesteś. A czasami na trzy. No widzisz, i czasami na trzy uderzenia, a czasami na raz chodzi. Czy wy rozumiecie, jak kalkulowany jest damage w tej grze? Bo bym bardzo chętnie jest się... jest jakiś krytyk tu jeszcze w tym wszystkim. Albo krytyk, albo jakieś obrażenia w zależności od tego, jak blisko uderzysz przeciwnika. O, drabinka. Ej, a tu jaki? Ach, już drugi ten level potrzebny, niestety. Ale mamy, nie wiem czy widziałeś, ale mamy... Hakowanie drugi? Nie, no mamy schemat przepis. Mamy. Mamy no. Schemat, no. To już zawsze właśnie, coś. Właśnie, ciekawe co jest potrzebne. Ten cement latał. Czyli zanim czy my pójdziemy... mamy rzeczy do schematu, no. Jak... O, też mam welding mask. To, tak? Znalazłeś? No, to jest to ciężkie. To ja nie biorę tego w takim razie, na razie. Bo mówisz, że ciężkie, to... Powiem ci, no nie wierzę! To... Co jest? No zgadnij, co jest. Masz szynę? To poproszę. A co ty tak skaczesz z wysoka ambitnie? No weź, no kurczę. To nie było no nawet wysoko. Powiem ci, że tego power cella w bazie to dobrze, że nie zużyliśmy, bo przyda nam się do hakowania. Tak? A może zobaczymy no, ten craft, faktycznie. No. Ja cię poproszę o ogarnięcie mnie. A ja cię leczę w tym czasie, no. A ja zobaczę w craftach. Proszę bardzo. Dziękuję. Zobaczmy. A co to jest w ogóle to? Reinforced hose, nie jest ciasteczko. Nie wiemy jeszcze, jak się robi reinforced hose chyba za bardzo, nie? Jakiś kabel lepszy jest potrzebny. Pewnie tego, tę rurę trzeba będzie z czymś połączyć. A nie! Z drutem albo coś. Wiesz co, reinforced hose ma, jest przepisem, ale jeszcze nie mamy przepisu na niego. Musimy znaleźć chyba jakiś, żeby znaleźć przepis. No. Albo surowiec na to potrzebny, żeby znaleźć przepis. O, ten military... A, to 4 sztuki aż potrzebujemy. Czego? Ten military coś tam tech. A byłeś w tym pomieszczeniu tu za nim? Wszedłem tutaj, coś... o tu. A tu jesteś, no to chciałem tam iść. O kurcze. Przejście. O, coraz większe. A ja bym chciał wyjść zwiedzić na początku tam, zanim pójdziemy dalej, no ale... Jak jest, idziesz za mną? A! No. Tylko zamknięte. czy to jest Exor? Czy to jest przeciwnik? Wygląda jak Exor trochę. Nie... No... Tak, to jest no, Exor. Jest Exor. Idziemy na Exora? To dawaj. Siateczka? Czy siateczka za krótko trwa? Jak wolisz. Poszła siatka. A jakoś krótko trzyma go ta siatka. No. Dobra, jest siatka. Ale to wiesz, prąd też go kopie jakby w tym... Oj. Na koniec siatki. Uważaj, poszło. Maluch jeszcze mały. Jest, ale jest mały? Go załadował. A tu jest małe, załaduj. Dobra, mam małego jeszcze, no. No to ja pociocham tego Exora, bo to zawsze to serducho gdzieś wyleci z niego. A jeszcze nie gotowaliśmy jego serducha. Nie. Dobra, mięsa nie... A mięso też weźmiemy jedno, to się coś, co może da radę też przerobić na elektronikę. Zostawiam ci, nie niszczę tego sam. To niszczę, bo tu jest elektronika... A, no właśnie, to ta militarna to tak, chyba jest, tak, nie? Tak, podniosę. Weź. Mi się już skończyło miejsce. Wygląda na to, że nam się przyda. Dobra, zbierasz? Tego już nie podniosę. O, ja mam rurki do zbierania w razie czego. O, masz te, pręty. Tak, no rurki. To, znaczy mówiąc, rurki, mówię pręty, no. Zobacz! Co jest? Chodź. A, że przegapiłeś, widzisz? Dobrze, że razem biegamy po tych miejscach. Blacksmith Gloves. O, i kliknij sobie, kliknij sobie, bo to nowy przepis jest. Zaraz to wezmę. Faktycznie. Nie wiem, co zbierasz, dam ci Claw Scrapa, pewnie zbierasz Claw Scrapa. I co to daje? Armor 6. A gdzie to się zakłada? Aha. Okej. Okay. To nie jest na ramię, arm. No to jest makeshift arm wraps, ale znowu mi zepsuje set. 16 kilo ważą, jakie to jest wszystko ciężkie. No właśnie, weź teraz tym biegaj. No, zbierasz groszek może? Klej zbierasz? A nie, zrzucałem chyba groszek, kleju raczej nie. A to co zbierasz? To zaraz ci powiem. Ja ci pozrzucam rzeczy, deski pewnie zbierasz. Gumki zbieram, sól zbieram, naczosy zbieram, jodynę zbieram. To pochodź tutaj, pozbierasz rurę. Sobie. Rurę też ci dam. A ja wezmę klej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja po tobie siatki zbieram, żeby mieć zapas. No to... A czemu pręty wywaliłeś? Pręty są ważne. A zbierasz? Nie. No właśnie. To wszystko już, wszystko, tak? Wszystko, co mogę, no. Dobra. Czyli jedną rzecz podniosłem chyba tylko. Zaraz dorzucimy sobie do tramwaju. Jak to w ogóle brzmi, do tramwaju sobie dorzucimy. A, znowu mam pełno. Kurczę! No. To ty nie pomogłeś mi za bardzo. A powiedziałeś, że jodyny zbierasz, chyba że masz pełny stack. Jodyny? Nie, powinienem zbierać. No to kurde, nie przeklikałeś, proszę, jodyna. Widocznie tam, za, nie za mną. Trafiłem. Dobra, jodynę mam. No. Wezmę cewkę. Dobra. I może to jest dobre miejsce na bazę. Ej, ale tu bazy kurczę, na pewno nie ma się... żadnych mebli, bo patrz, że tu chyba idzie jeszcze wyżej wejść. Pokaż. Faktycznie chyba, da się tu wejść będziemy wyżej. Schodzić.
Faktycznie da się, można by zrobić już rampę. My tak rozwaliliśmy wszystko, a może co rozwaliliśmy? Się wdrapać. No rampę zbuduje się, tam wejdziemy. A masz rampę przy sobie? Teraz nie. A, no. Gaśnica! Jest przepis na cewkę Tesli, widzisz? Kurczę, co jednak bystry wzrok to bystry wzrok. Weź sobie. Kliknij, to będziesz miał przy okazji jeszcze ołówki rzucę. Może nie podniosę, ale chociaż sobie odblokuję cewkę. No, ale wiesz co ja wziąłem? To fajne. Ty, ale z niego fajne rzeczy wylatują. Ja wezmę, bo rozłożymy to. Na butla tlenowa, innymi słowy. Czyli tutaj tylko to jest. To takie miejsce na bazę, powiem ci, trochę kiepskie. Nie? No, wody nie ma. Mnie zastanawia, czy tam z góry będziemy schodzić tutaj, czy tam jest jednak coś, co powinno nas zainteresować, żeby no, się na przyszłość trzeba zapamiętać, żeby tam zbudować rampę, wziąć surowce i rampę zbudować, tak? Coraz więcej tych rzeczy mamy na przyszłość. Trzeba pamiętać tylko. Dobra, to teraz co, tak. Zrzuty? No zrzuty możemy zrobić do naszej, tutaj, cokolwiek da się zrzucić, bo to nie wiem, czy się coś zestakuje. A tu mam pręty jeszcze, jakbyś był zainteresowany. Dwa. O, pręty już się nie mieszczą nawet. O, a po co ten helmet wziąłeś, karate helmet? A, bo chcesz to z... You can't salvage this, ja bym to wywalił. To pręty bym wrzucił tam. Albo nie, wrzucę cięższe. Idę po pręty jeszcze. Gdzie pręty nie są? Nie są ciężkie? Rzucam... Tu zostawiłem, ale to wezmę też. Weź, chodzi mi o to, że... Zrzuciłeś pręty. Tak, że pręty zrzucam do tramu, do tramwaja. Mhm. Dobra. No dobra, czyli ten nasz power cell, który zachowaliśmy, tylko właśnie na co? Czy chcemy nauczyć się wózka widłowego? Czy jednak chcemy go użyć... A chyba keypad będzie dla nas istotniejszy. Hakowanie, na nie? No. Ale to wiesz, to trzeba będzie wrócić do tamtego jednak świata, prędzej czy później, tego wiesz. Gdzie ty poszedłeś? A tu chodzę sobie po... O tu, no widzisz mnie, halo? Kurna, pager włącz, no ja cię widzę, ty mnie nie? Ty jesteś ślepy. Pager. Światło. Obróć się w lewo. Ślepaku. Okej, Tu. A, myślę, że do góry. No, widzę ciebie. No. Teraz to... Ile minęło? 10 sekund? Na mnie zauważyłeś zanim? No nie, bo szukam pagera. Ty, tu jest... A, to Pager. Jest kret, ale... Zobacz szczur. Tutaj. Szczur? Tutaj? Szczur był obok, no. Gdzie? Co tutaj zobacz? Zobacz to. Wierzysz? Co to za alarm? To ty? Nie wiem, ale zobacz, tu jest radioaktywna. A możesz zebrać na przykład fiolkę, czy nie ma tam nie ma nic, nie ma reakcji. A tu mamy chyba jakiś... O, to jest jakiś... A nie, to nie jest ten, dobra. Barrel? O! A można rozłożyć... Beka. Beczkę? O, podniosłem beczkę, ale nie ma żadnych nowych... Ej, w beczce można trzymać... A barrel that can hold a lot of liquid! Czujesz, co można tam trzymać? To może brudną jednak wodę! Ten kwas... A myślę, że ten kwas... No może też w przyszłości, ale słuchaj, na brudną wodę beczkę zabrałem, dobra, no i super, nowa rzecz. Dużo tu jest na szczęście. No to teraz pobudujemy. O, tu Exor. Tutaj, Exor? Dobra. No, ale to tam obok. Małe główienko zassałem. Tak, krążę tu po okolicy jeszcze, bo to na pewno wszystkiego nie zwiedziliśmy. Jezu, tego jest tak nie, dużo. To jest sporo do zwiedzania, to jest, wiesz... O, tu jest Exor, ale zamknięty za hakowaniem. Jak coś... O Jezu, powiem... Wszedłem... Nie wiem, gdzie wszedłem, możecie... Chcesz wiedzieć, gdzie wszedłem, czy idziesz gdzie indziej łazić? Odpalę... pipadełko. Tu jest skrót pewnie, nie? Kurczę, tu byśmy ale mogli... Ale może wiesz co, może idzie otworzyć z tym, do tej kanciapy trzeba wejść tutaj tak, pewnie. Tak, 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 możliwe. Tam jest Exor w środku. Tylko wiesz co, i tutaj strażnicy stali, to nie wiem, czy chcemy otwierać frontowe wejście, nie? Ale może ich już nie ma, jak to z tej strony. Zniknęli z jakiegoś powodu na pewno, więc... Tu jest forklift. Ej, to jest woda, chodźmy, miło. Maintenance office wchodzę, w razie czego, to takie wejście ceglane. I idę tutaj, tu jest Exor do schakowania. To są jakieś ciuchy? Cloth Scrap, dobra. A idziesz za mną. Dobra. A ten Exor do schakowania to chyba otworzy właśnie ten skrót, co nad nim myślałeś. Myślisz? Mogę... Co się stało? Gdzie, z czym? Możesz coś włączyć? Odpalisz komputer? Co tak pierdzi? No jakby u góry coś. Jest Exor gdzieś, jest Exor z nami. O, faktycznie, przyszedł. Może się teleportował z Kubany. Kurczę, uciekaj, już strzelałem. Słyszałem ten strzał. Strzał opóźniany. O, tu mamy komputerek, to do poczytania, ale gdzie jest Exor? O. Coś poniszczyłeś tu. Gdzie jest Exor? Uciekł? A, wrócił. Dobra, to ja idę czytać ten komputerek. Dobra. Zobaczymy, co tu ciekawego. Terminal. Co mają ciekawego do przekazania nam? Data leakage. Wyciek danych. Dowód na wyciek danych. O, okej.
Teleporting rats? Teleportujące się szczury? A to może to ci goście to właśnie... A nie, może słuchaj, odkryli... wiesz co, bo egzory się teleportują, może oni badali. Nie czytamy tego na razie, ale... zakładam, że... It spells artefakt. Znaleźli też jakiś... Jestem... Co to? Exor, wrócił Exor. Bij go! A, dostał! Centralnie, w końcu. Dobra, też padł, okej. Okay. Coś tam jakiś... Coś zaczęli czytać i odkryli słowo... artefakt. Szczur. A. Szczur. Artefakt. Wezmę, to się odświeży jakoś. Dobra, słuchaj. No. Ja bym w takim wypadku... Kurczę, bo gdzieś wlazłem, no. Ja bym w takim wypadku stapler. Nie mam już miejsca na stapler. To masz staplery. Jeszcze ciekawe, tak jak miałeś ten komputer, to masz ciekawe szyby wentylacyjne, jakbyś chciał go zbadać. O Jezu, to właśnie najgorsze jest to, że tu jest pełno miejsc, do których można wchodzić i badać, no. I sobie łazić. Gdzie poszedłeś? Ale jestem cały czas w biurze. Tu. A, bo tam, patrz, tam masz ten szyb, nie? To tak. Szyb wentylacyjny, no, jest ciekawy, no, ale stapler. Kusi mnie wszystko, a jednocześnie kusi mnie to, że... No to wiesz, przed przerwą. No właśnie, ostatnie kurde, weź se, no. Daruj to wesele, gramy dalej. Dobra, przejdziemy się kawałek jeszcze tutaj, bo chodzi o to, że jeszcze chciałbym to pokazać, te nowości, kibel zbudować. Tutaj czytam, ja idę dołem. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Chciałem kibelek zbudować, pokazać jakieś nowości, aha. Tu Exor łazi po kolejnym miejscu. Tu też jest jakieś zejście, tu też jakieś przejście. Dobra, zajdę tutaj. Ja, tutaj ile tego tu jest. Gorzej, no. Jak ja wpadnę do jakichś pomieszczeń, do których nie ma dojścia. Jestem w jakimś silosie chyba. Okej, dobra. Tu jest wejście do Exora. A nie, tędy chyba chodziliśmy. Mówisz? On się zrespił, no, Exor się zrespił. Powiem ci, że tu jest tyle różnych przejść dalej. Powiedz, tell me about it, nie? No, to w tych szybach to można chodzić i chodzić. Można. Ojej, kolejne jakieś przejście. Aha, to przejście też dismantle tu jest jakiś. Mogę nie ma miejsca na skrap. Ale tam gdzie ja wyląduję, nie wiem czy chcę tu zaskakiwać. Ja tu nie wejdę nawet. Tutaj jest takie zejście, że nie wejdę. A dobra, jestem przy wózku widłowym. Okej, okay, to nie było takie. Wróciłeś do wózka? Tak, to przynajmniej wiem gdzie ten wózek, do czego prowadził. To ja na razie cały czas krążę po tych. Łażę jeszcze po... wentylacji. Bardzo... Co? Co jest? Jakaś babka do mnie coś powiedziała. To do ciebie czy do mnie? Do mnie chyba. A, dobra, a to nie wiem jest gdzie ta, jestem. Ta, co jak... A. Wiem gdzie jestem. Jestem tu gdzie chciałam zejść, w garażu. Hmm? To obok ciebie, jak w garażu. No to musi... Julia? Gdzie ona? Czemu jak tak bym ją słyszał tu w uszach? O kurde, dotarłem do miejsca, gdzie jest mnóstwo wydzieliny radioaktywnego jakiegoś dziadostwa. Dobra, a ja mam tutaj ach, garaż. Ona tu się w rogu schowała! Julia, cię prawie nie zauważyłem. Cześć, Julia. Czemu ją słyszę, jakby ona była tutaj? You're evacuating, aren't you? And trying to keep out of sight. I know the feeling. But I can't think about it right now. Frake asked me to get something from the blacksmith. She's got a plan to get us out of here. It's extreme, but it just might work. No dobra. Julia nadaje kolejne ciekawostki. O, widzę, że jesteś. To tam właśnie, jak tam pójdziesz, to tam jest masa tego dziadostwa. Świeci się. Dobra. Kurczę, to trzeba by naładować sprzęt. To też jest kolejne wejście tam. Ja, ale to jest najgorsze, że tu jest tyle takich różnych skrótów, przejść, tak. Wejść. Może nam nawet ten keypad do hakowania nie będzie aż tak bardzo potrzebny. Może. A dobra. Będę tutaj pewnie wlazłeś. Słuchaj, no chciał, nie chciał, idziemy przetestować jak się jeździ. Tu mamy jeszcze wejście na górę. Tramwajem. Będziemy tu wracać. Tu jest mnóstwo jeszcze miejsc do odkrycia. No i boli mnie, kurczę, to, że taka przerwa nas teraz też czeka. I tam nie ma power cella czasem, patrz. Gdzie? Gdzie jesteś? No, wyszedłeś. Szukam cię. No jestem. Widzisz Forge'a? Gdzie jesteś? Widzisz jestem. Mnie? A jesteś. Tam na górze? Patrz, tam. Aha. No, tam skrzyneczka to, u góry. To jest power cell. No. Tylko jak tam wejść? Budujemy rampę? Chyba, że trzeba hakowania. A tu masz kolejną tam, jakbyś chciał. A może da się... Gaśnicę. Wiesz co? A tutaj... Czekaj, musi jakaś obsługa właśnie, musi patrzę. Być tego, nie? No. Masz gaśnicę tam. Dobra, drodze, nie ma miejsca na gaśnicę. Słuchaj, no szukamy chyba... Chcę po tej drabince wejść, zobacz. No też idę za tobą. A tu jest to... kolejne... Zamknięte. To tyle. Trzeba odblokowywać. Czekaj, to. A może trzeba się z gościem dogadać, słuchaj, weź tam. Czekaj, no zobaczmy gdzie to jest. Ewentualnie zobaczmy rampę budować, po kablach, no. Słuchaj, po kablach sprawdźmy.
No to widzisz przy suficie, że to ma takie połączenie z tym takim... No tak, jest mechanizmem. Crane i teraz pytanie, gdzie jest połączenie, żeby go obsługiwać? Ziomek. Wygląda jak bubek Smitha. Fabrication gear back here. You need something. On tylko mówi, że może się powymieniać może. Kurczę. Wiesz co? Dobra. Dobra, rozumiem jak to zrobić. Słuchaj. O rampę. Clearance numer 2 i widzę, że to jest chyba obsługa tego dźwigu. To tutaj co widzieliśmy, że nie mamy dojścia numer 2. A, mówię, że to później tam będziemy mieli. Boże, jak to się mówi po polsku? Dostęp poziomu drugiego, o. Tak, i potem jak to odblokujemy, to myślę, że wtedy uda nam się zdobyć ten power cell, który jest ważny, no bo tu ciągle coś. No, no. Więc słuchaj, ja jestem już przy tramwaju i... A, nie, bo ja zostawiłem coś do ładowania, kurczę. Dobra, to żeby uspokoić trochę, bo latamy jak... nawalone szczury, owsiki? Jako owsiki. Jak nawalone owsiki. Nawalone owsiki. To zbierzemy wszystkie rzeczy i widzimy się przy tramwaju za chwilę. O. Dobra. A, jak Daj. Sobie usiadł, kurczę, no. Wygodnicki. Klikaj, obsługuj. Czekaj. Strzałki. A tu są strzałki. No. A mogę pychać w drugim... Nie, tam nie mogę. Nie działa, tak. Nie, czekaj, ale no bo to nie ma za bardzo gdzie no, jechać w wstecznym. Z tyłu, no. Jedziemy. Jedziemy! A teraz wiesz co? Ja myślałem, że to jest powrót do bazy, a się okaże, że nie jest. Nie no, raczej musi być to do jest, to jest baza nasza. No. Ewidentnie. No nie no, Half-Life, jak nic, nie? Pamiętam te sceny pierwsze akurat. A se tu usiądę. Vehicle must be upright? O. Co, myślisz, myślę, że musisz obsługiwać czy coś, no. Czekaj, gdzie my dojeżdżamy? Co jest? Jakieś nowe miejsce? A, otwiera, no. Nie no, to chyba Office Sector 13. Aha, o to chodziło pewnie. I dzięki pewnie. Temu w przyszłości będziemy mogli tam też szybko pojechać bez tego biegania. Jest. Zobacz. No, jesteśmy w domu. I od razu szczura mamy na dzień dobry. Idziemy go ubić? Wiesz, chcesz mózg? Dawaj, strzelaj go. Strzelaj go, póki nie Poczekaj, patrzy. No. A zaraz nas zobaczy. Ładnie. Do czym ty strzeliłeś? Headshot. No tym właśnie mocnym niby czymś, co 50 damage'u robi, ale nie zabije jakoś. Uciekł. Nie chcę cię go gonić. Co? O kurcze! Mam za dużo radiacji i już mam wreszcie pomarańczowe po raz pierwszy, ale chyba... A. Jodyny nie mam ze sobą. Ojojoj. A to w domu jest tyle Żygam. Jodyny. Nawet... O! Żygam od tego, od... Aha, to byłem tak ty... napromieniowany, że zacząłem żygać aż. Pływałeś w tych tam, w tej ślumpie? W ślumpie, musiałem pływać, no ewidentnie. Dobra, to słuchaj, zbieramy te rzeczy, któreśmy tutaj zebrali. No, take patrz, all. Ja ustawię tylko ten wózeczek. A, wózek masz? Ty też... Ocyk, dobra, jest wózeczek, możemy na twój no, wózek open. Walić faktycznie. Kurde. A, take all wziąłem, nie w tę stronę. No. Ja też się często mylę z tym dziadostwem, to prawda. Take all łatwo wziąć. No dobra, to robimy zrzuty i za chwilę Wszystko zrobimy crafty na koniec, jakieś szybkie, nowe. Słuchajcie, idę robić nową rzecz, już to zrobiliśmy większość porządków, ale mam tę beczkę i beczka mnie mega, mega ciekawi. Czy można teraz do beczki nalewać milion wody? A! Fill barrel! O kurcze, na całą ja to... Ale to jest bajer, można było nie ustawiając beczki nacisnąć fill barrel na wodzie. No to tak samo masz z tymi zbiornikami. Tak? No tak, no to widocznie tak samo działa i teraz mam wielką beczkę brudnej wody. Oj, tylko naokoło tu łażę i postawimy sobie ją przy tym naszym kolegu trupie. Zasłonimy go trochę. I to ma 10 litrów. A o, to rzeczywiście wygodne. To jest kurczę lepsze niż water cooler. A pytanie, czy można w takiej beczce trzymać też wodę czystą? Pewnie można, no bo dlaczego nie? No zobacz, aha, no tak, to teraz to... A, tutaj mamy gotową na jakąś zupę. Dobra, no to jest fajnie, no to, ma, to musimy przynajmniej jeszcze jedną beczkę wziąć, tak? Żeby mieć drink tainted i tu możemy się umyć przy okazji. Nie, no Wszystko mega. Jest to, no. I to 10 litrów, to ja. Teraz każdy garnek może sobie łatwo napełnić, proszę bardzo, i cyk. I się gotuje. Im dalej w tę bazę, tym lepiej tutaj, no, widzę. Coraz ciekawiej, muszę się wyspać, bo trochę się zmęczyłem i zaraz... Tu mamy tak, nową skrzyneczkę, deski i pręty napisane w taki sposób dla jaj. Od razu bo zaznaczam. Bo nie ma polskich znaków. Bo nie ma polskich znaków, dokładnie tak. Więc jest jak jest. Idę spać i zaraz ten, zrobimy te crafty, przejrzymy, które są do przejrzenia, bo tam trochę tego było. Przede wszystkim jestem ciekawy, czy jesteśmy w stanie już zrobić tego Hackermana na poziomie drugim. Zobaczmy nowe rzeczy. Kibel miałem zbudować. Nie no, kibel trzeba zbudować koniecznie. To jest najważniejsza struktura na dziś. Gdzie ty chciałeś w ku... Co jest? Ojej.
No, przynajmniej wykorzystamy miejsce. A właśnie. I tak jest to. Wszystko na swoim miejscu. To co, kto robi pierwszy kubkę testową? A wiesz co, jak mi się chce? Ja chyba byłem niedawno. Nie, ja jedynie jedzenie, picie, max, co potrzebuję. Ale ciekawe, chyba nie można z niej skorzystać. Z toalety? No. A może nie możesz, bo nie chcesz? Może nie chcesz mi się, to nie mogę korzystać. Możliwe, bo jakoś tak podchodzę i... Nie spiesz na mu. Czekaj. Nie, on nie dokończył Aha, nie dokończył budowania, jełop, ale czemu? Czekaj, coś nie wyszło? O, jest, dobra, już jest skończone, już jest zbudowane, dobra. Usiądę i zobaczę. Ach, tak to zrobiłeś. Wygodnie, no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo może pytanie brzmi, czy to... Wiesz co, bo tam było narysowane, że można zbierać coś ze zbiornika. Więc może faktycznie jesteśmy w stanie sami sobie robić nawóz. I co? Byłoby wygodnie, no. Package? Czy zebrałeś coś? Tak! Od razu kubka w folii. Wygodnie, niewiarygodne. Wygodnie, no. Niewiarygodne. Ale teraz pytanie, czy mogę dodać na przykład to do czegoś? Wiesz, bo ten fertilizer chyba działa tylko... Destroy, harvest, package. Dobra, weźmy ziemniaki. Fertilize, jest, okej, okay, czyli fertilize jest czasowo tylko, nie? Czyli jak w pewnym czasie już jakby ten cały nawóz się zużywa, na to wychodzi. I trzeba go co jakiś czas dodać. Ale to myślę, że to najlepiej dawać w momencie, kiedy mamy nową roślinę, bo tak to ona sobie i tak, jak jesteśmy na misji, wracamy, to już wszystko wyrosło. Już nie masz takiego ciśnienia. Porządki w lodówce będziemy robić później, żeby to wszystko zastępować tak, żeby to miało jak największą żywotność. To co, robimy na koniec jakąś zupę, której jeszcze nie robiliśmy. Z czego nie robiliśmy jeszcze zupy? Z tego... Z metalu, to co tam gość nam podsyłał. Ale to mamy tylko gotowy przepis. To nie jest do jedzenia, ja coś czuję, że to jest do czegoś innego potrzebne, no. No raczej do lutowania, albo do jakiegoś, znowu, wiesz, możemy odkryć to jako surowiec tak naprawdę i zobaczyć, co z tego wyjdzie. O, dobra. I mogę robić też kupę, no. No, ale jako... O kurcze! Co jest? Jak odkryłem! Dorzuciłem głowę pekari do zupy i wiesz, co odkryłem? Klej. Klej? Klej. Nie wiem, ale widocznie do czegoś będzie potrzebny. To smacznego. Nie będę tego pił, no, pogięło cię. Fill cooking pot. Dobra, zrobimy drugą zupę w takim razie, bo chciałem serce wrzucić. Dodam serce i dodam to. Zobaczymy, co z tego serce będzie. Do zupy, no. Ale klej, kurczę, może będzie ważny do jakichś craftów w przyszłości. No to zobacz, z głowy pekari, a tu mamy sporo tego. Pekari on się nazywał? Chyba tak. I jeszcze, co ciekawe, czaszka pekari się nie psuje, więc... Więc git. Chyba nawet leży gdzieś tam, widziałem w bazie, tak rzucona luzem. To jest hełm. Można go rozłożyć teoretycznie. Helmet. Zaraz zobaczymy, czy coś tam... O, uncooked glue. Dobra, to niech się gotuje, a my patrzymy dalej na nowe crafty. Czy mamy coś jeszcze do odkrycia? Mamy... No kurczę, powiem ci, że to jest rodzaj obrony Tesla Coil. No to tak brzmiało. No to zobaczymy. Cewka. Co? Red Alert? Ale w wielu grach była cewka. Kurczę, Tesli. A highly charged electrical device that will zap anyone and anything that comes near it. Aha, czyli również nas. No to wychodzi. I potrzebno do tego jest kanister wody, ale kanister można zrobić. Nie wody, tylko kanister ogólnie. Przypnę to sobie. Kanister? A to nie kanister jest... Kanister wychodzi z rozkładania... No, gaśnicy. Gaśnicy. Gdzie wrzuciłeś gaśnicę? Bo mieliśmy cokolwiek ją. Cokolwiek bodajże. No. To faktycznie jest cokolwiek. No jest, no. Dobra. Rozłóżmy sobie tak, widzę, że prąd siadł, ale mamy zapasy. Rozłóżmy gaśnicę. Dobra. Nie wyszły nowe crafty, jak się pojawił kanister. Niestety. Tu mamy, widzicie, nową szafkę, to już mówiłem. Elektronika. Budulec. I kanisterek użyjemy do zbudowania tej cewki. I jest. No dobra, idziemy to postawić, słuchaj. Wiesz gdzie? Gdzie? No gdzie? No, w okolicy naszego tutaj. Aha, tylko pewnie to będę musiał rozłączkę teraz postawić, żeby to móc. Bo chciałem zrobić kolejną pułapkę. A, bo to tam tę pułapkę, no. Ja badam, na ile wystarczy jedna bateria tutaj w kuchni, ale tak na dobrą godzinę, tak nawet może wyjdzie godzina 20. Tak? Z tego, no. No dobra, to jeszcze potrzebuję przedłużacza. To była elektryka, przedłużacz, cyk. Aha, nie poczekałem, aż się zrobi. To się spieszę. Dobra, i teraz postawimy sobie
tutaj przedłużacz. Ty też tam coś cykasz, widzę. 20. No patrzę ile baterii trzeba, żeby to tu trzymało, chociaż nie, czy jak kuchenka działa, to trochę nie zaburza tego. Połączymy to tu. Połączymy to. Nie tak miało być. Nie. Portal się resetował. Jeszcze raz. To równo, no. Tu, to, tu i to. Raz tu. Kurde. I to. Raz tu. Chodź, bo trzeba cewkę przetestować. Czekaj, tylko patrzę jeszcze ostatnie minuty lecą, cyk. I co? Na godzinę 20 mniej więcej starczy. A, głupi jestem. Takie niecałe, godzina, no, tak? Godzina 20. No, godzina 20. Tak, tu bateria jest potrzebna. Zapomniałem, że w nocy nie będą pułapki działać, tak. No to baterii tu to brakuje. To przetestujemy jeszcze. Po przerwie. No właśnie, tam jest cewka już gotowa, proszę bardzo. No, i już czeka na testy. No, i jaki pulsacik piękny. Ty lubisz te pulsaty, ja nie wiem, co to. Żyjesz z tych pulsatów. I mamy również pauldrons. Zobaczmy, co to jest. Bo to jest jakiś rodzaj rękawic chyba tu, a może patelnia? Bo pauldron, myślę, że jest cauldron, ale to nie. Cauldron. Co to jest? Pauldrons, zobaczmy. Armor, 10. Set bonus, the resistance. Bullets will frequently bounce off your armor. Czyli jak będziemy szli na ludzi, którzy strzelają, to będą, słuchaj, surowce, to będziemy odbijać obrażenia, ale ten forge pauldrons... To chyba musimy jeszcze trochę pozbierać surowców, żeby móc z tego coś robić, ale fajne, bo już 10 armora jest, nie? Zamiast 4. Jest 10. To jest jednak różnica. Nawet nie wiem, czy ten set bonus za to, że mamy większy udźwig, już przestaje być powoli opłacalny. Możliwe, że trzeba będzie to przerobić. Na co? Ale co, te baterie nam siadły wszystkie? Jeszcze jedna trzyma. Nie. No, powinna jeszcze trzymać. To zobaczmy, ile wytrzymało to wszystko. Mamy trzecią 20, trzecią 30. Czyli jeszcze jedna i już będzie wystarczająco. No, ale kurczę, 5 baterii i lodówka, krafty, ale tu się dlatego może, że gotuje wszystko, dlatego to ciągnie ten prąd. No, ale mamy, słuchajcie, ale czemu jest uncooked glue? Czekaj, coś się popsuło, bo jest bo prąd pewnie... Nie starczyło prądu? Może? Nie, no jest wszystko podłączone jeszcze. Ale tu chyba brakuje prądu, już nie wiem jak to poczytać. Czerwono, to już nie ma prądu. Ale też przestało się bąblować. I uncooked unknown zup też jest. Jakoś tak chyba, jak noc weszła, to chyba te zupy nie chcą się w nocy za bardzo gotować, coś czuję. I pewnie dlatego też prądu mocno żarło, bo się niby gotowało, a... Ale nie mogło. Ale to co, tak jak będzie prąd, to rozumiesz, że już dokończy tę zupkę wtedy on. Mam nadzieję. Tu możemy odświeżyć. No dobra, słuchajcie, no to cóż, pozostało nam się niestety na razie pożegnać ze smutkiem na dni 4 chyba, tak, wyjdzie. I wracamy. I wracamy oczywiście dalej eksplorować, bo tutaj jest tyle tych nowych rzeczy teraz się, kurczę, pojawiło, a my nic nie możemy na razie z tym zrobić, nie możemy nadal dalej poznawać, bo czasu brakuje, ale wrócimy i będziemy dalej ogarniać. Tak, prąd wrócił, tak, czyli jeszcze... Będzie ceweczka. Co? No cewka Tesli. Jak tam będzie? No, że ta pułapka już... Tak, możemy sprawdzić. Ale wiesz co, czekaj, miałem zrobić tego keypada. Gdzie one były, te keypady, na poziomie drugim? A tam chyba brakowało jeszcze czegoś do tego keypada. No, brakuje nam reinforced hose. Jeszcze nie wiemy, jak zrobić ten kabel wzmocniony. Nie mamy przepisu na niego. No i też tej zaawansowanej elektroniki chyba nie mamy 4 sztuk. 4, a mamy chyba 2. Woskowej. No. No, więc musimy jeszcze pozbierać rzeczy. Czyli jeszcze trochę, ale pewnie jak znam życie, to eksploracja tamtego miejsca pozwoli nam to zrobić, tylko ja muszę jeszcze znieść może i postawić. Jakiś wojskowy plecak. Ej, no fajnie by było, gdyby był wojskowy plecak. Dobra, idę zobaczyć tę naszą nową pułapkę. No. No i ceweczka jest. Animacji. Możesz ale podejść. Co u ciebie? Nie, no ja nie mam animacji, to nie ma sensu nawet. I co? Nie, no już by cię kopnęła raczej na tym. To tylko wroga. To dobrze, to bezpieczne. Okej, już myślałem, że powiedział, że kopnie wszystko, co podejdzie. No i nie kopie mnie jednak. Oszukują. No dobra, bezpieczna zabawka. Okej. No to ten klej musi się pogotować, widocznie pokażemy go. Czy już jest gotowy? No uncooked, kurczę. Ale jest bedzup gotowe. Czyli jednak nic, serca i z tego drugiego nic nie będzie, ale cooking mam na 6 poziomie. Więc super. Dobra, szanowni państwo, więc to na razie tyle od nas. Klej jak się zrobi, no to będziemy mieli klej i tyle. Wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia po przerwie. Cześć! Hej, hej!